Siemano widzowie, witajcie w nowym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj będziemy sobie otwierać skrzynkę promieniowania w trybie Jester. Ona, słuchajcie, tutaj będzie kosztowała 2114 zł, także będziemy tutaj liczyli dzisiaj na jakiegoś dobrego skinka. 3622 zł mamy na dzisiejszy materiał. Na początku standardowo przypomnę wam o tym plusie. Tutaj możecie skorzystać sobie z mojego kodu, jakim jest Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc serdecznie wam polecam, skorzystajcie sobie z niego. No i tutaj po lewej stronie macie metody płatności, więc którąś możecie sobie zaznaczyć i coś na tą stronkę wpłacić, jeśli oczywiście chcecie. Ja sobie to zamykam. Przypomnę wam jeszcze tylko też o rozdawaniu prezentów. Takie 4 skinki, nawet 5 w sumie macie jeszcze do wygrania. Jeśli wpłacacie sobie właśnie z moim kodem i im więcej wpłacacie, tym większe szanse macie, że przy doładowaniu właśnie któregoś z tych skinów sobie otrzymacie. Także polecam wam serdecznie. No i co, lecimy sobie do tej skrzynki promieniowania. Od razu na samym początku, słuchajcie, polecimy sobie z tą skrzynką w trybie Jester. Także mam nadzieję, że będzie to ciekawy opening. Później jeszcze polecimy sobie na bitewki. No a teraz już sprawdźmy, co nam tutaj wypadnie. No miejmy nadzieję, że będzie to coś dobrego. Proszę, leci nam skrzyneczka. No kostka przyleciała, ale jest kałach Fire Serpent. No on chyba też trochę będzie warty. Elegancko, jest z profitem, widzowie. Mamy 3,5 koła z tej skrzynki. Także bardzo, bardzo dobrze. To mi się podoba. No mieliśmy tutaj w stanie WW, w stanie Field Tested jeszcze nawet droższy byłby ten kałach, ale i tak bardzo, bardzo dobrze. Także tego kałaszka myślę, że sobie zostawimy z tego dzisiejszego odcinka. Teraz przechodzimy sobie na bitewki. 1500 nam tutaj zostało, także klikam nowa bitwa. No i co, wybieramy sobie tutaj jakieś skrzynki. Myślę, że możemy sobie polecieć tutaj z różnymi skrzynkami w dzisiejszym odcinku. Na przykład dajmy sobie All Stara na początek. Razy 4 taka skrzynka. Do tego wrzućmy La Catrinę, też razy 4. To już mamy 504. I co my tutaj jeszcze możemy sobie wrzucić? Tak, żeby było mniej więcej za połowę tej kwoty. No to może ta skrzynka promieniowania w normalnym trybie. No i sprawdźmy, czy będzie tutaj wygrana dla nas. Dobrze by było na pewno. Przydałoby się tutaj wygrać, nie powiem, że nie. Trzy dyszki na sam początek. No NVS chyba trochę lepiej, tak, 78. 108 do 116. Tutaj jakieś Astralis nam wypada, 44, no not bad nawet. Kolejna skrzynka daje nam znowu wlepę Astralis, tylko tym razem za 15 ziko. Tutaj MK Cyrex, no fajny skin. Z profitem jak najbardziej, bo skrzynka kosztuje 84. Teraz jeszcze Redline do tego wszystkiego. Bardzo, bardzo dobrze. No tutaj już co prawda trochę słabiej, nawet kurczę bot dobrego skina dostał za 188. Tutaj mniej więcej porówno chyba mamy 45-62. No i ostatnia skrzynka najważniejsza, zobaczmy. Na szczęście my też mamy rękawice. No i mamy tutaj wygraną. No coś niesamowitego w tym odcinku. Tam kurczę 3,5 koła ze skrzyneczki, tutaj też bardzo fajny profit, rękawice na koniec, 2300 tutaj zyskaliśmy, słuchajcie, także lepiej chyba być nie mogło. Stworzymy kolejną bitwę, dodajemy sobie tutaj skrzynki i co teraz możemy wziąć? Może weźmy skrzynkę z agentami razy 5, 341, G2A też możemy sobie wrzucić, troszkę takich tańszych skrzynek i Water może do tego też niech będzie. Teraz coś takiego by to było. 698. No zobaczymy, co tu będzie. 54 ziko na samym początku tej bitwy. Tutaj kolejna skrzynka daje nam 45. Też nie najgorzej. Teraz taki agent. 49. No mniej więcej tutaj porówno leci. Skrzynka kosztuje 68. O, teraz chyba fajny agencik. Ale no ubota. Znaczy nie ubota, to jest Fines. Okej, okay, to jest normalny gracz. Wydawało mi się, że bota tutaj dawałem. 304 zł, no ładnie się tutaj zarobił. Może skrzynka G2A będzie dla nas przynajmniej szczęśliwa. The Traitor do tego, 47. Jeszcze dwa razy G2A. No MK Hyper Beast, fajnie, na pewno lepiej niż u tego gościa. I ostatnia skrzynka G2A, zobaczmy czy będzie fart. Nie mamy tutaj farta. O kurczę, dwa ziko tylko z tej skrzynki. No dobra, wkraczamy na Watery.
6 razy Water, na początek MK Nightmare, 100 zł przewagi po stronie tego gościa, no nie jest to jakaś duża przewaga, może jeszcze tutaj coś dobrego nam wypadnie, tak żebyśmy sobie zwyciężyli tą bitwę, bardzo dobrze by było, ale jeśli nie, no to i tak fajny profit już mamy, no teraz praktycznie jesteśmy po równo, 715-737, oj to nie wiem czy to jest drogie, niestety nie, 9 ziko, no i dwie ostatnie skrzynki będą decydujące, 25 zł przewagi po stronie tego gościa i ostatnia skrzynka, zobaczmy czy coś zmieni. No chyba niestety nie. Dokładnie, także niestety tutaj już musieliśmy przegrać tą bitwę, ale mimo wszystko powiem wam, że i tak jestem zadowolony na pewno. Mamy tutaj 8430. No sprzedamy sobie może te skinki. Kałaszka zostawimy z dzisiejszego odcinka. Zaraz zobaczymy ile tutaj będziemy mieli, no bo w tym momencie tak słuchajcie, odcineczek trwa 6 minut, to jeszcze coś tutaj dogramy. 2300 mamy. Może jedna bitwa ze skrzynkami promieniowania. To nie byłby taki głupi pomysł. Zobaczymy ile możemy ich maksymalnie dać. 7. Także słuchajcie, taka skrzyneczka, znaczy skrzyneczka, bitewka teraz na koniec tego materiału. Lecimy już na grubo. Dodajemy sobie bota Alexa i rozpoczyna nam się ostatnia bitwa w tym materiale. Trzymajcie kciuki, żeby tym razem była dla nas wygrana. No pierwszą mieliśmy wygraną, druga przegrana. Tak teraz musi być kurczę wygrana, no lecimy. Na początek rękawice, także bardzo dobrze tutaj poleciało. U bota też nie najgorzej, no bo też rękawice trafił. Co prawda troszkę tańsze. No teraz jeszcze USP Monster Mashup dla bota. No i wyszedł na prowadzenie. 4 skrzynki przed nami. Ja cały czas wierzę, że coś tutaj jeszcze dobrego dostaniemy z tych skrzynek, 3. No ciekawe, ciekawe. Oj, rękawice dla bota. No nie najlepiej to wygląda. Dwie ostatnie skrzynki. Okej, czyli ostatnia. Oj nie, ostatnia też nas nie uratuje, bo bot trafił 1900. Okej, dobra. Mamy widzowie przegraną niestety, ale bot naprawdę dużo tutaj wygrał jak widzicie. Także gdybyśmy to my wygrali, no to profit byłby całkiem, całkiem przyzwoity. Dobra, mamy z tego materiału 3517 zł, dokładnie to 3736. Także wydaje mi się, że chyba nawet i tak profit mamy, bo chyba zaczynaliśmy odcinek mając jakoś 3600, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!